Za nami tegoroczna edycja Dni Lubina. Popularni artyści, strefa sportu, wesołe miasteczko i Holi Święto Kolorów to tylko część atrakcji, które na lubińskich Błoniach czekały na mieszkańców. Ci z kolei przybyli tłumnie i bawili się wyśmienicie. Naprawdę tylu mieszkańców Lubina się przewinęło przez festyn, że naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Widać, że mieszkańcy Lubina są spragnieni takich koncertów, zabaw i widać, że to się cieszy dużym powodzeniem. Organizatorzy zadbali o różnorodny dobór artystów, tak by każdy znalazł coś dla siebie. Na scenie zaprezentowali się m.in. Lady Punk, Smolasty i DJ Blacky. W piątek muzyczny maraton rozpoczął zespół Piękni i Młodzi Magdalena Narożna, który cieszy się ogromną popularnością wśród fanów muzyki disco polo. Bardzo szanuję swoich fanów, bardzo szanuję osoby, które przychodzą tutaj, chociażby dzisiaj mam nadzieję, że licznie przybędą do Lubina pod scenę. Wiesz, bez naszych fanów tak naprawdę nie istniejemy. To oni wydzielają takie emocje, dzięki którym i my się tak sprawnie poruszamy na scenie i tak sprawnie tworzymy utwory dla nich. Fanom zaprezentowała się również autorka takich hitów jak Księżniczka, Tamta dziewczyna i Motyle. Sylwia Grzeszczak swoim występem podbiła serca publiczności. Po występie artystka nie kryła wzruszenia i zachwytu nad atmosferą Dni Lubina. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteście niesamowitą publicznością. Naprawdę było mnóstwo ludzi. Na każdym koncercie jest mnóstwo ludzi. Ale to jak śpiewaliście Motyle, czy Och i Jak, właśnie najnowsze single, czy też starsze, Tamtą dziewczynę, Księżniczkę, no jest magia. Bardzo, bardzo dziękuję za to ciepłe przyjęcie. Jak na miasto mistrzów słynące ze sportu nie mogło zabraknąć strefy fit. Zarówno na najmłodszych, jak i na całe rodziny czekały treningi najpopularniejszych w Lubinie dyscyplin sportowych. Dodatkowo odbył się pokaz pierwszej pomocy, który poprowadzili lubińscy strażacy. Zaczynamy od karate Gujuryu. Następnie mamy pierwszą pomoc naszych dzielnych strażaków, którzy przyjechali i będzie można poćwiczyć na fantomach pierwszą pomoc. Będzie także trening siatkówki, trening piłki ręcznej, trening piłki nożnej. Będzie strefa walk Lubin. Jest z nami Centrum Działań Twórczych. Są warsztaty takie malarskie, także naprawdę jest bardzo fajne. Przygotowaliśmy świetne nagrody dla dzieciaków, także naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że dzieci wyszły z domu razem z rodzicami. Wyznacznikiem powodzenia tegorocznych Dni Lubina są zadowoleni mieszkańcy. Na Błoniach dobrze bawił się każdy, bez względu na wiek. Przyszłyśmy się po prostu pobawić. Tak? Smolasty, zdecydowanie. Młody, na co przyszedłeś? Ja nie wiem. Córka na Lady Punk, ja Smolasty, ale tak. Przede wszystkim Holi. Pierwszy raz w życiu tak, będzie Holi. Czekamy na to. Bardzo dobra, super. Nie pada ciepło, super. Naprawdę czekamy na Sylwię i no nie możemy się doczekać, potem idziemy na, wie pan, na różne kółka i tak dalej, będzie super. Dobrze się czujemy, dobrze się bawimy. Jest fajnie. Fajne zespoły grają. No wczorajszy koncert przede wszystkim. Lady Punk wczoraj. Znakomity. Znakomity. Pomimo złej aury, znakomity. Dni Lubina zakończyły się sukcesem, a naładowani pozytywną energią mieszkańcy z przytupem rozpoczęli lato.